gab's da, ne? Ich immer...
bardzo ciężko. To pierwszy raz jesteśmy tutaj na rajdzie nadwiślańskim. Był to dla nas bardzo ciężki rajd. Jednak te dohamowania, hamulce się grzały. Wczoraj na odcinku zablokowało nam prawe koło. Dwa delikatne rowy, potem poprawa, serwis szybki. Okazało się, że na czwartym odcinku drugiej pętli no, całkowicie brakło hamulcy, więc wyrądowali żeśmy w sadzie. Podnieśli żeśmy cały bok, uszkodzili żeśmy wahacz, trzy drzewka wyrwane, ale jakoś szczęśliwie żeśmy dojechali do mety uszkodzonym samochodem. 45 minut serwisu i rano żeśmy wrócili na ściganie, lecz już nie w takiej dyspozycji samochodu jak wczoraj, ale udało się osiągnąć metę, także jesteśmy bardzo zadowoleni, ale rajd bardzo ciężki. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Oryginalnym wyrobem Fiata. Nikt nie wierzył, że Fiat potrafi robić piękne samochody. Piękne samochody sportowe. To jest samochód, który został wyprodukowany do sportu i w takiej wersji gościł na trasach rajdu dolnośląskiego. Attilio Bottega. Fantastyczny samochód, który był protoplastą dla różnych późniejszych wariacji na temat Fiata 128, między innymi na wariacji na temat zastawy. Pierwsze miejsce FIA 2. Panowie, gratulujemy, cieszymy się. Muszę wam powiedzieć, że to są smakosze jabłek. To są smakosze jabłek. W dniu wczorajszym odwiedzili dwa sady w celach degustacji różnych gatunków jabłek tutaj rosnących w okolicach i zdążyli do nas na metę. Cieszymy się, gratulujemy. Bardzo proszę o klaski dla panów. Kochani, lubimy historię, a przynajmniej powinniśmy lubić i szanować historię. Najbardziej historyczny zawodnik uczestniczący w naszym cyklu. A przecież...